Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z The Following, dodatku do Dying Light. Moi drodzy, po ostatnim odcinku widzę, że tutaj fabuła skoczyła nam do 47%, także chyba jednak ten dodatek nie jest taki długi, jak liczyłem, że będzie. No ale cóż, trudno, niestety. Zobaczmy. Myślę, że tutaj zrobimy to zadanie Łazarz. Gdzie możemy je wykonać? Gdzieś tutaj. Czy to jest daleko? To jest całkiem niedaleko. Myślę, że chyba wybiorę się tam bez mojego łazika. Na pewno by mi to przyspieszyło, aczkolwiek warto chyba też pozwiedzać tutaj tereny po prostu na piechotę, żeby popatrzeć co i jak. Dobra, strasznie dużo tutaj tych zombiaków. Psa. Mogę się cały czas poruszać po tych rzeczach, które mam tutaj dostępne. Pomocy, pomóżcie mi, bracia! Sam nie obronię tego ołtarza, proszę! Jakiś ołtarz ktoś tam ratuje, broni. Ale ja nie znam tej matki, nie będę się jakimś ołtarzem przejmował. Kurde, to miało być tak blisko. To jest właśnie, moi drodzy, to czasem można się tutaj dać nabrać, już któryś raz z kolei daje się nabrać, że coś jest faktycznie blisko na mapie, a później się okazuje, że to jednak jest cholernie daleko. No ale trudno. Troszeczkę biegania nam tutaj nie zaszkodzi na pewno. Jak widzicie, mój poziom zwinności jest dosyć niski w porównaniu do poziomu siły. Tak, ci żołnierze, oni są tutaj naprawdę mocni. Dlatego ja ostatnio nauczyłem się takiego rozwiązywania problemów, że po prostu przewracam zombiaka i dobijam go z kopa. To jest chyba w sumie aktualnie najlepsza opcja. Co to jest ten niezbadane miejsce? No dobra, spróbujmy zbadać to miejsce. Okej, to mi się nie pokazuje, żeby... Wojskowa karta kodowa? Jacie. Dobra, spróbujmy ten średni zameczek pokonać. Było szybko. Flary, paczka amunicji wojskowej. Fajnie. A tu? Też jakiś średni zamek. Takie zameczki to ja otwieram z zamkniętymi oczami. Flary znowu. I znowu paczka amunicji. No dobra. Okej. Czy tutaj gdzieś jest możliwość znalezienia tej karty, o której jest mowa? Może któryś z tych wojskowych, których zabiłem, miał tą kartę. Gdzie są teraz jego zwłoki? To jest dobre pytanie. Tu gdzieś walczyliśmy. O, może tu. Brak miejsca w ekwipunku. Okej, nie, no nie widzę niestety. Gdzieś muszę poszukać tej karty. O, może wy będziecie mieć tą kartę, co? Chłopaki. Oni są twardzi, mogę później nie zaczynać. Dobra, podcięte. O! Ten się rzucił. Dobra. Maksymalna amunicja do strzelby. Poprzeszukuję ich teraz. Papierosy z wyższej półki. Oho. Smar. Czy tu można poszukać
Gdzie tu można było poszukać tego, tej karty? Może w jeszcze jakiejś takiej skrzyni? Ła! Tego się nie spodziewałem, że mi ten wytrych trachnie, ale mam tych wytrychów akurat jeszcze sporo. Brak miejsca w ekwipunku na takie coś. To pewnie jest ta amunicja wojskowa, ja tej amunicji faktycznie mam już dużo. Prawie. I flyer. No dobra, trudno, nie udało się nam tej karty znaleźć. Nie wiem, gdzie ona mogłaby się znajdować. No, tu mamy chyba bug. Coś tu żresz, może mi się coś przydać z tego. O, już umarłaś. Słabiutko. Dobra, nie widzę tutaj już żadnych wojskowych. Oni mi raczej nie pomogą. No szkoda, myślałem, że coś fajnego z tego wyjdzie. Okej, widzę, że muszę już naprawić moją broń. O matko, to nie jest tak blisko. Spróbuję tam dotrzeć jak najszybciej. Nie będę już zbaczał z trasy. Chciałem zwyczajnie otworzyć tą fajną skrzynię, ale się okazało, że nie ma potrzeby. Zobaczmy, czy... Okej, mam tutaj aż 82 pociski. Natomiast mam jeszcze dubeltówkę, a w dubeltówce mam 70 pocisków. Strasznie, strasznie dużo. Zobaczmy, ile mamy w karabinie wojskowym. Hmm. 160, niesamowite ilości pocisków. Myślę, że one powinny nam tutaj starczyć już na dłużej. Tutaj znalazłem jakąś całkiem niezłą miejscówkę. Muszę pomścić tą rodzinę tego Erkana. Jak się tam dostać? Wychodzi na to, że tędy. Okej. Okej, już mnie znaleźli. Ej! Kogoś tu mamy! Już mnie znaleźli. Spróbujmy tutaj... zabijać. W miarę sprawnie. Dobra. Wow! Headshot w biegu? No to się nie zdarza za często. Kolejny headshot. To tak naprawdę za prosto. Okej, okay, możemy zejść tutaj niżej. Ja sobie już stanę. Wniosę sobie co nieco amunicji. Karabinki. Z tymi drzwiami kryje się jeszcze jeden gościu. Wow. Zadbaj o to, aby w pobliżu nie został żaden żywy bandyta. Okej, okay, to jest coś, o co mogę zadbać bardzo chętnie. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda fajnie. Okej, okay, całkiem nieźle nam poszło. Tak właśnie myślałem, że tutaj na tych bandytów spluwki będą idealne wręcz, bo jak widzicie, oni się w ogóle nie bebrają. Od razu wyciągają pistolety. Okej, okay, to co mogę, to podnoszę. W ekwipunku mam już bardzo mało miejsca. Okej, okay, tutaj...
Co nieco przyspieszmy poszukiwania. Prawdopodobnie skoro ten obszar jest jeszcze na pomarańczowo, to może się tutaj trafić ktoś jeszcze, bo będziemy musieli sprzątnąć zwyczajnie. Prawdopodobnie coś na zasadzie tego gościa, który mi tu wyskoczył z nienacka. Okej, mogę tutaj oczywiście jeszcze sobie samochody splądrować. Z benzyny, z części. Śruby się przydają. Okej. Elegancko. Dwie butelki z benzyną. Czy tutaj jeszcze kogoś znajdziemy, jak myślicie? Tutaj deski to mi niepotrzebne. Ale samochodzik to splądrować trzeba koniecznie. Śmieci przejrzeć, o, części metalowe w samochodzie, w tym, w śmietniku, proszę bardzo. Radyjko. Jest na dole jakiś gość. Dobra, czyli już odkryliśmy kolejną miejscówkę. Musimy sprawdzić, co jest źródłem hałasu. Czy tam będą kolejni przeciwnicy? Kurz. A nie. Erkan? Zabij mnie. Czemu? Jak oni mogli? Erkan, to ty? Kurz. Zabij mnie! Hej, Erkan! Co mogłem zrobić? Ej, jesteś bezpieczny, uspokój się, twoja córka żyje! Zastrzel mnie, proszę! Chcę być jednym z nich! Tchórz! Erkan, twoja córka żyje! Jest na farmie Jazira, potrzebuje cię! Tchórz! No do kurwy nędzy! Jazir, jesteś tam? Nie wiem, jak to się stało, ale Erkan żyje. Chociaż w głowie mu się pomieszało. Erkan żyje? I naprawdę zlikwidowałeś tych bandytów? Wiesz, on mnie nie zna i nie mogę się z nim zupełnie dogadać. Jest w głębokim szoku. Farma jest już bezpieczna, więc może byście przyszli po niego. Jasne, jasne. Zajmiemy się tym. Dziękuję ci. Okej, udało nam się tutaj odblokować w tym miejscu bezpieczną strefę, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Teraz musimy jeszcze porozmawiać z Ezgi, że właśnie Erkan żyje, to jest ojciec jej kumpeli, także powinna się ucieszyć. Niestety ja już nie mogę tutaj używać broni. Szkoda. Także w związku z tym teraz musimy piechotką grzecznie wrócić sobie na naszą farmę, gdzie porozmawiamy właśnie z Ezgi. Szkoda, że nie można tutaj właśnie brać takich aut, które stoją przy drodze i jedyne auto, które jeździ, to jest ten nasz łazik. Szkoda, szkoda. Chętnie bym pojeździł też innymi autami. O, mam niewykorzystane umiejętności, niesamowite. Poziom siły kolejny. Co my tu mamy? Wielorzut, dobitka. O, nieźle. Mogę się tego nauczyć. Wstrząs. Wiatrak. Broń oburęczna. Arcymistrz walki. Dobra, w takim razie sobie damy jednak w tą dobitkę. Ta dobitka jest genialna. Przy ogłuszonym wrogu wystarczy wcisnąć F i go dobijamy. Coś na zasadzie tego E, którym teraz rozwalam zombiakom głowy. Bardzo, bardzo przydatna umiejętność. Wystarczy, że jestem troszeczkę wyżej od nich i już jestem w stanie im rozłupać głowę. O, zwróćcie uwagę, moi drodzy, tutaj jest mnóstwo żołnierzy. Z tego, co widzę... Patrzcie, on ma nóż, albo mi się wydaje. Tak, ma sobie tutaj jakiś klucz.
Zobaczmy, co jest w tym samochodzie. On jest jakiś naprawdę całkiem fajny, ten samochód. Tu jest bardzo dużo wojskowych, może któryś z nich ma tą kartę. Bo tutaj, jeżeli chodzi o tych wojskowych, to już chyba wszystkich sprzątnęłem. I tutaj już nikogo nie powinno być, chyba że się zrespili. Ale nie powinni. Zobaczmy jeszcze raz. Tak, tutaj mi nawet już nie pokazuje nic przy tej skrzyni. Zwyczajnie mogę ją otworzyć tylko posiadając tą kartę wojskową. No nic, spróbujmy jeszcze tych wojskowych tutaj załatwić. Okej. Sobie tutaj do nich strzelam. Właśnie myślałem, że to na mnie sprowadzi kolejnych umarłaczków. Dobra. Strzelanie to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale najszybsze na pewno. A jak sami widzieliście, mam niesamowite ilości amunicji, także mogę sobie tutaj troszeczkę postrzelać. Okej. No dobra, czy któryś z was ma tą nieszczęsną przepustkę? Amunicję to widzę, że macie. Smary. Smary. Wojskowe auta faktycznie mają lepsze części. Podejrzewam, że tą przepustkę może się zdobywać w totalnie jakiś inny sposób. Nie wiem za bardzo skąd. Może wy wiecie, możecie mi to napisać w komentarzach. Wtedy nie będę tutaj tak błądził. A tymczasem lecimy pogadać z Ezgi. Po drodze oczywiście pozyskajmy co nieco śrub. Ej, chyba można wejść do tego kampera. Zobaczmy. Można, fajnie. No coś w nim jest. O, ostrze, bardzo fajna rzecz. Dobra. Cały czas daje się tutaj rozproszyć wszystkim innym rzeczom. Nie skupiam się na tym, co ważne. Czekajcie, czy ja mam jeszcze łuk? Okej, mam łuk, ale czy mam do niego strzały? Mam, 57. Łuk jest dobry, bo jest cichy. Myślę, że mogę sobie jeszcze tym łuczkiem tutaj się pobawić. Tymczasem lecę bezpośrednio na tą farmę, nie zajmuję się już tymi zombiakami. No strasznie długo trwa z nimi walka. Jedyny, czym mógłbym się jeszcze rozproszyć, to ten niebieski znacznik, chyba tutaj facet wzywa pomocy. Okej, chyba cię uratowałem. Chyba cię uratowałem. No i fajnie. Lecimy do SG pogadać z nią. Tylko gdzie to było? Na górze. Tutaj. Tak jak obiecałem. Bandyci nie stanowią już zagrożenia. Dzięki. Dokonałeś więcej niż ktokolwiek inny w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Posłuchaj, SG. Wiele już widziałem. Jedyne, co ci mogę obiecać, to że kiedyś zacznie boleć odrobinę mniej. Weź sobie daruj kazania, Kyle. Myślisz, że to jedyna bliska mi osoba, jaką straciłam od wybuchu epidemii? Było ich tyle, że już mnie to nie rusza. Przynajmniej odzyska ojca. Erkan żyje. Niedługo go tu sprowadzą. Tak? On przeżył? Cóż, pewnie poczułaby się szczęśliwsza, gdyby to usłyszała.
Tylko... Tylko co? A, nic takiego. Taka mała myśl. Zastanawiam się, dlaczego przedtem powiedziała, co stało się innym. Tylko nie jemu. Yeah! Zdobyliśmy kolejny poziom zaufania. Jesteśmy teraz uważani za sprzymierzeńca. Ekstra. Dalej musimy pomagać miejscowym. Oczywiście. Nie możemy o tym zapominać. Mogę wytwarzać nowy przedmiot, ale ciekawa sprawa. Zobaczmy. Strzały. Bełt uderzeniowy. Fajne, okej. Okay. Toksyczny bełt. Bełt ogłuszający. Widzę, że strasznie dużo mogę zrobić tych bełtów, tylko że ja nie mam kuszy tak jakby do tych bełtów chyba. Także nic mi po tym. Spróbujmy pójść do tego wykrzyknika. Cóż, to mamy nowe jakieś zadanie od Jazeera. A nie, nowe zadanko tutaj. Okej. Okay. Bierzemy oczywiście. Widziałem twoje ogłoszenie, Jazeer. Kim jest ten Sabit? Miał wam dostarczyć lekarstwa? Tak, właśnie, miał. Zawsze co tydzień przynosił nam świeże zioła, ale już od dawna nie dał znaku życia. Wiem, zapewne nie żyje, ale nie mamy pewności. Nie znasz go. Chciał zostać jednym z bezlicych. Nie dałby się zabić od tak po prostu. Łapię. Jakiś pomysł, gdzie mam go zacząć szukać? I co z tymi gorączkami? Nadal potrzebujecie ziół? Sabit mieszkał w chacie na tej skalistej wysepce. I tak, zawsze tam trzymał leki. Tylko uważaj. Jeśli coś dorwało Sabita, to sprawa jest na pewno poważna. No raczej tak. Okej, okay, znowu coś. Opowiedz mi o Sabicie. Czym się zajmował przed wybuchem epidemii? Był strażnikiem leśnym. To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę ty człowieka. Chyba był idealnym kandydatem na bezlicego. Nie. Ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ją ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak. Zajął się niektórymi naszymi potrzebami. I cały czas mieszkał w tej chacie? To kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w Sabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Cienka granica między odwagą a szaleństwem, co? Ciekawy ten gość, ciekawy ten Sabit, naprawdę niesamowity, ale myślę, że tym zajmiemy się później. Teraz przejdźmy może do zadania z upolowaniem Sprintera. Myślę, że upolowanie Sprintera nie powinno być problemem. Jedyne co, to muszę po prostu znaleźć jakiegoś Sprintera. Tutaj jakiegoś zaznaczyło. Może nawet uda się to zrobić w tym odcinku. Byłoby fajnie. Spróbuję pojechać jak na pałę. Może mi się trafi jakiś sprinter. Ale moi drodzy, zwróćcie uwagę, jak oni potężnie atakują. Sprinter jest cholernie szybki. Spodziewałem się, że aż tak. Może mi się wydał dość. Niesamowicie mnie tutaj atakują. Pamiętać o tym, żeby się właśnie nie dać zatrzymać. Patrz, już prawie go mam. Nie mam pojęcia, jak mógłbym go tutaj trafić minimalnym. Ja muszę go wysypnąć.
momencie uciekam, zakręcę. Przycisnąłem samowicie. Bardzo, bardzo mnie trzymali. Zastanawiam się, jakby na przykład w momencie, kiedy już będę do gorka, czy nie wysiąść się na przykład do nich strzelić. Prawie go trafiłem przez przypadek, co nie? Niesamowicie trzymało się, co? O! Muszę coś tutaj zrobić z moim życiem. Jak tak dalej pójdzie, to zginę. Dobra, uleczyłem się. W ogóle nie zatrzymuje, nawet na chwilę. Tak samo jak ci kolesie, którzy są za mną. Ciężki orzech do zgryzienia jest z tym sprinterem. Wydaje mi się, że chyba nie ma tutaj zbyt większego wyjścia. Trzeba by go dogonić i postrzelić. Tego wyjścia nie ma. Poli sprintera i przyniesie go wątrobę przez zirowy i uciekł mi. Niesamowite. Może uda się go jeszcze dogonić. Nie. Aż się, ale fart normalnie zwiał. Jak on mógł tak uciec? Tak strasznie chciałem go upolować. Okej, tutaj raczej już nie znajdziemy żadnego sprintera. Poszukajmy innego miejsca, może tutaj. Co dalej? Powinno mi zaznaczyć na mapie to miejsce, tylko się zbliżymy. Kończy się paliwo. Chyba mamy jakieś paliwko przy sobie. Tak, już wcześniej go nazbierałem. No, niedługo zwijam kram i przenoszę się gdzie indziej. Jeśli ktoś chce pohandlować, niech się śpieszy. Wow. Wow, wow, wow. Okej, znowu widzę, że atakują mnie te... Jest ich mnóstwo. Jak to sprinterek robić? Przecież to jest niemożliwe. Akurat jeszcze teraz telefon mi dzwoni, moi drodzy. Na szczęście mogę zapauzować, poczekajcie. W porządku, moi drodzy, jestem z powrotem. Jak się okazało, upolowanie tego nieszczęsnego sprintera to było banał wręcz, bo wystarczyło po prostu w momencie, kiedy już go prawie doganiamy, trzeba było po prostu mu wysiąść szybko z samochodu, wziąć jakiś nasz najlepszy pistolecik i akurat ja wziąłem akurat to, co miałem pod ręką, czyli zwykły jakiś tam pistolet. Ale wystarczyło, moi drodzy, wysiąść szybko z auta i jak najszybciej go postrzelić po prostu. W momencie, kiedy go postrzeliłem, to on po jednym uderzeniu, po jednym strzale, po jednym pocisku
z mojego pistoletu, bo po prostu padł jak długi na glebę i tyle go było. Także moi drodzy, to jest ogólnie najlepsza metoda, jaką udało mi się znaleźć, bo ścigając go łazikiem zwyczajnie nie ma opcji, żeby go dogonić. Bo w momencie, kiedy my już prawie go doganiamy, już prawie go mamy, już praktycznie jest nasz, to on wtedy, moi drodzy, w ostatnim momencie sobie gdzieś skręca, no i nasz łazik wtedy już po prostu nie wyrabia. Także najlepszą metodą, moi drodzy, jest po prostu... najlepszą metodą jest po prostu dogonić go, wyskoczyć szybko i chama postrzelić zwyczajnie gdzieś tam w nogę, w głowę, w co tylko wam się uda. On musi być idealny strzał i on po prostu pada wtedy, moi drodzy. Widzę, że tutaj troszeczkę mi się już autko zepsuło. Zwróćcie uwagę na te żółte, jak wsiądziemy po lewej stronie, mamy takie żółte obrazki. To znaczy, że coś tam się chyba schrzaniło. Dlatego ulepszmy tutaj... O, czekajcie, ktoś mnie goni. O nie, to ty. Chamy. To ten wybuchowy cham. O, widzicie, moi drodzy? Mamy tutaj stan 6%. Niesamowite, trzeba to koniecznie naprawić, ale ja bym wolał naprawić po prostu wszystko. Nie wiem, czy się tak da. Lakier obszczymur. Akcesoria, zmień. Nie wiem, jak się to robi, żeby naprawić wszystko, no ale nic, naprawiamy, moi drodzy, po kolei. Tej części nie można już naprawić. Ojejku, bardzo mi przykro. Możliwe naprawy 0, zobaczcie. I co? I teraz muszę tą część wymienić, tak? No to wytwórzmy kolejną. Proszę bardzo. Możemy też troszeczkę lepszą, tutaj hamowanie będzie lepsze, ale nie będziemy tutaj na razie też przesadzać aż tak bardzo. Okej, czyli możemy wytwarzać nowe części. Możemy teraz te stare, te części nowo wytworzone naprawić trzykrotnie. Całkiem nieźle. O, chwila, bo mi zostały tylko 5 śrub, to naprawmy to, co po prostu jest zepsute. Okej, i teraz tutaj nie mogę już tego naprawić, a czy mogę stworzyć nowe? Jednej śruby mi tylko brakuje. Bardzo szkoda by mi było, jeżeli nie dałoby się tego zrobić. W związku z tym spróbujmy jakąś śrubę pozyskać. Może w którymś z tych policyjnych aut będzie śruba. Rurki stalowe. Akurat trafiły nam się jakieś super auta, w których nie ma zwykłych śrub. Akurat nie chce mi się z wami teraz tutaj walczyć. Bardzo bym chciał znaleźć jakiś samochód, z którego mógłbym tą śrubę pozyskać. No ale na razie nasze autko jeździ. Także na tym się skupimy. I teraz lećmy jeszcze, moi drodzy, oddać Jazirowi tą wątrobę. Zobaczmy, co za to było. Jazir, mam dla ciebie wątrobę Sprintera, co ty wyprawiasz do diabła? Zabierz ode mnie to cuchnące ścierwo. Za stodołą jest beczka, włóż to tam. Okej. Za stodołą jest beczka. Czyli tutaj. O Boże, co za smród. To jest chyba jakaś przechowywalnia wątrób. No dobra, wrzuciłem do beczki. Dziękuję. A jeśli zdobędziesz więcej wątrób, włóż je tam od razu. Ten smród jest nie do zniesienia. Okej, nieźle. Dostałem sporo punktów za tą wątrobę. Okej. Także, moi drodzy, fajnie. Udało się dokończyć to zadanko. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj teraz mamy taką niebieską beczkę, w której możemy te wątroby sobie składować, także spoko. No a pozostałe zadania, moi drodzy, myślę, że w kolejnych odcinkach, także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, widzimy się już wkrótce, także do zobaczenia, trzymajcie się.